Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić idealny drip czekoladowy do tortu. Na początku 10 g żelatyny namaczamy w 3 łyżkach wody i całość dokładnie mieszamy. Odstawiamy żelatynę na 5 minut i w tym czasie 170 ml śmietanki 30% podgrzewamy w mikrofali, tak aby była bardzo gorąca, ale uwaga, śmietanka nie może się zagotować. Następnie dodajemy do niej 250 g czekolady i odstawiamy na 3 minuty bez mieszania. Ja użyłam tutaj 200 g czekolady deserowej i 50 mlecznej. Po tym czasie całość dokładnie mieszamy, aż powstanie nam jednolita konsystencja. Żelatynę podgrzewamy przez 10-15 sekund w mikrofali, ale róbcie to bardzo powoli i ostrożnie, ponieważ żelatyna nie może się zagotować, gdyż wtedy straci swoje właściwości żelujące. Dodajemy ją do masy czekoladowej i łączymy. Po wymieszaniu całość będzie dość płynna. Należy chwilę odczekać, aż masa zgęstnie, zanim wylejemy ją na tort. Możecie zrobić tak jak ja, test zimnej szklanki, która była wcześniej w lodówce lub zamrażalce. Ta metoda polega na tym, że wylewamy na nią drip i gdy będziemy zadowoleni z tego, jak spływa nam, możemy dekorować tort. Drip na tort można wylewać tak jak ja małą łyżeczką lub za pomocą rękawa cukierniczego. Mam nadzieję, że wypróbujecie ten przepis do Waszych kolejnych tortów i wypieków. Smacznego!